Z wami słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzał, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Kochani, tak jak wspomniałem we wstępie do mszy świętej, potrzebne było apostołom to umocnienie, potrzebne było to wsparcie, ale potrzebne było też i Jezusowi. On też widzi, że męka się zbliża, że ogrójec jest coraz bliżej, że krzyż już gdzieś tam może strugają. I On też potrzebował tych słów, których każdy z nas, drodzy Panowie i drogie Panie, potrzebuje. To jest mój Syn umiłowany. Chryste, powiedz mi, że jestem Twoim Synem umiłowanym. Powiedz mi, że jestem Twoją córką umiłowaną. Jezus tego potrzebował. A co dopiero my? Przed naszą męką, przed naszym trudem, przed naszą misją. Pan Bóg, jak mówiłem, w Kościele niejednokrotnie tutaj ma cechy mężczyzny i kobiety, bo On jako Duch odwieczny nie ma płci. I dlatego dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, zachowuje się wobec uczniów jak kobieta. Jak oblubienica, pokazuje swoje piękno. Będziecie musieli przejść przez trudną sprawę, przez trudną, ciemną dolinę i popatrzcie na moje piękno, zachwyćcie się mną, żebyście mieli siłę. To jest, drogie Panie, ten mechanizm, który Pan Bóg wlał w nasze relacje kobiety-mężczyzny. Tak być piękną, żeby dodać mężczyźnie odwagi, żeby go zachwycić, żeby go ruszyć. To jest spotkanie z człowiekiem, nie tylko nawet w relacjach takich płciowych, ale w ogóle nas porusza. Ile z nas, kochani, leżało sobie nieraz w domu, bałagan taki był ciepły, taka domowa atmosfera, kubki niepozmywane, piżama tam gdzieś rzucona i nagle telefon: słuchaj, zaraz przyjaciółmi jesteśmy, będziemy u Ciebie za kwadrans. Jezus Maria, trzeba sprzątać. Ktoś przyjdzie, gość. Ile ludzi się otwierało drzwi, zobaczyło wnuczka, brata. O, cieszę się, słuchaj, dobrze, że jesteś. No co za niespodzianka. Spotkanie dodaje mi energii, dodaje mi siły, a z drugiej strony rozstanie odbiera siłę. I Jezus im się pokazuje w swoim pięknie. Miejcie siłę. Ale też proszę zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, jak oni reagują. Oni widzą Jezusa, przepięknego. To tylko nam jedno zdanie Marek dał, że żaden wytwórca sukna na ziemi tak wybielić nie zdoła. Co to była za biel? Co to był za blask? No i Piotr reaguje normalnie. Panie Jezu, jaki jesteś piękny, to już zostańmy tutaj, tak, prawda? Nie jeden chłopak by tą swoją dziewczynę tak głaskał po ręku. 48 godzin i 72 godziny. Piękno ma nas poruszyć, ale piękno może nas uśpić. Piękno może nas uśpić. I dlatego Bóg dawkuje nam wrażenia duchowe. My byśmy chcieli uniesień, fantastycznych kazań, bicia serca w kościele, nastroju przygaszonych świec. Ale Pan Bóg, pamiętajcie, w kościele nie może być za pięknie, bo by wam się wyjść nie chciało. Z kościoła my, księża, jak wiecie, skutecznymi metodami was wyrzucamy. Zadaniami, śpiewem potrafimy ludzi przestraszyć, wtedy biegną do domu pełnić misję chrześcijańską. Pamiętam, jak mi mówił stary żołnierz: proszę księdza, w wojsku nie może być nigdy świeżego chleba. Jakbyśmy żołnierzom dali świeży chleb, to się tak go najedzą, że będą potem tylko leżeć i pasy popuszczać. I w wojsku nie może być za ciepło w sypialniach dla żołnierzy, bo się ich nie dobudzi rano. Proszę Państwa, czerstwy chleb i niedogrzane pomieszczenia i dobre wojsko z tego jest.
Kościół to nie jest mieszkanie, Kościół to jest przedpokój. Niekiedy jedna siostra zakonna powiedziała, przysiędza się w tym klasztorze, to tak średnio czuję, tak jakoś mi w tym klasztorze. Ja mówię, siostro, przecież wielu się siostra świetnie czuła w klasztorze, bo siostra za niebem mnie tęskniła. Proszę zwrócić uwagę na nasz właśnie rozkład mieszkania, przedpokój. To jest dość ważne miejsce. Tam wieszamy ubrania, tam wychodzimy, te ostatnie przygotowania w przedpokoju, lustro, ale w przedpokoju nie ma na czym usiąść. Proszę Państwa, możesz zasnąć w kuchni przy stole. Możesz zasnąć przed telewizorem, ale chyba jeszcze nikt z Państwa przy wieszaku w przedpokoju nie zasnął. Kościół to jest przedpokój. Ludzie przychodzą przy księdza, coś mi nie pasuje w tym duszpasterstwie. Tak, ksiądz, no niby to ładnie, ale żeście to trochę nieładnie zrobili. No niby tu jest, te nabożeństwa są dobre, ale niedobre. Proszę Państwa, Kościół to czerstwy chleb i niedogrzane pomieszczenie. To drugie porównanie akurat jest dziś bardzo aktualne. Żebyśmy tutaj nie zasnęli, I dlatego ja właśnie zawsze z podejrzliwością patrzę, kiedy ktoś mówi, proszę księdza, znalazłem taką grupę religijną, jak ja się świetnie w niej czuję, jak mi jest do, aki ksiądz, aka grupa muzyczna, a jakie mamy wyjazdy, a jak nam jest dobrze. O wiele bardziej jakoś jestem spokojny, kiedy ktoś mi przysiędza, znam taką grupę religijną, no jakoś tam jesteśmy, ale pewne rzeczy mi się nie podobają. I Bogu dzięki, jak w przedpokoju. Tak ciemno trochę w tym przedpokoju, ciasno, obcieramy się w przedpokoju, prawda, szukamy tych swoich ubrań w przedpokoju. Kościół jest właśnie taki. Jezus mówi, żadnego spania, przemienił im się trochę, troszeczkę im się na sercu zrobiło i od razu Jezus obłok mija, rozbiewa się, Jezus mówi, schodzimy na dół. A Panie Jezu, jeszcze byśmy się na Ciebie popatrzyli. Schodzimy na dół. Na to będzie niebo. A tutaj jest czas pielgrzymowania i wyboru. Ale Jezus pokazał im to piękno. I kochani, tutaj pomyślałem sobie, że spróbuję, oczywiście to będzie w sposób arcynieudolny, ale spróbuję wam pokazać dzisiaj w kazaniu piękno Chrystusa, mówiąc tak bardziej po ludzku, pokazać parę rzeczy, które mnie w Jezusie fascynują, gdyż tak jak powiedziałem, nie możemy się gapić na siebie, tylko musimy się zapatrzyć w Niego. A tak to jest, kochani, że my tego wprost nie powiemy, ale to chyba trzeba w Wielkim Poście powiedzieć. Wiecie, dlaczego my ciągle mówimy o sobie, o swoich problemach, a nie o Jezusie? Powiedzmy sobie szczerze, być może Jezus jest dla nas po prostu nudnym tematem. Kiedyś na Akademii Teologii Katolickiej zrobili, to jeszcze przed laty, jak była ATK, zrobili ankietę, co Cię interesuje na kazaniach. I kochani, 52% młodzież to była młodzież. Na kazaniach interesują mnie tematy ludzkie. Seks, rodzina, prawda, praca, polityka, to jeszcze było, jak komuna była. To mnie interesuje na kazaniach. 30% napisało, na kazaniach interesują mnie sprawy Boga i człowieka, czyli powołanie, Bóg mnie powołuje, modlitwa, ja się modlę do Boga, a tylko kilka procent, 6-7% napisało, na kazaniach interesują mnie Boże, Bóg mnie interesuje. A jeden chłopak napisał, przepraszam, zacytuję to dosłownie w ankiecie, taki nastolatek, jak to jest, że jak się w kościele mówi o seksie, o polityce, o alkoholizmie, to jest ciekawe, a jak się mówi o Bogu, to jest nudne. To jest nudne. Dlaczego Bóg jest nudnym tematem dla nas? Znaczy, ja to często Państwu mówię, bo Bóg to jest Penderecki, a my bardzo lubimy hip-hop, no. I Bóg to jest Prokofiew i to jest Chopin, a my naprawdę chętnie jakieś disco polo słuchamy. Ale czy coś może być w Bogu fascynującego? Dlaczego to jest ważne? Anna Kamińska napisała kiedyś, posłuchajcie to zdanie, jeśli Bóg Ci nie wystarcza, to nie jest ten Bóg. Jeśli Bóg Cię nudzi, to Ty nie znasz Boga, Ty znasz wyrób bogopodobny, tak jakby wyroby czekoladopodobne. Znasz karykaturę Boga i ona Cię nudzi. Bóg was prawdziwy fascynuje. Dawałem taki przykład, może już tutaj też kiedyś, ale skojarzył mi się, pewien Pan mi opowiadał, proszę Państwa, jak nam się może wydawać, że my coś znamy i damy sobie rękę uczyć, że my coś znamy, a my tego nie znamy. On opowiadał taką historyjkę, jak był kilkunastoletnim chłopcem i pewnego roku rodzice słabo stali finansowo i nie wyjechał nigdzie na wakacje i całe wakacje spędzał na warszawskim podwórku. I z kolegami tak się bawili w jakieś tam podchody, w jakieś tam strzelaniny, trochę się bawili na trzepaku, jak to warszawscy chłopcy na podwórku. No i grali w karty, jakieś tam klasyczne Macao, Durnia i w jakieś tam jeszcze takie historie. I przyszedł kiedyś taki starszy kolega, on już miał z 18 lat i mówi, chłopcy, znaczy tam chłopcy to ich nie powiedział, może jakoś inaczej, mówi, chcecie nauczyć was grać w brydża. Jezu, w brydża, naucz nas grać w brydża. Rozdał karty, tak się licytuje, tu się wistuje, tu się wykłada, tu się wychodzi.
Oni, mój proszę księdza, było nas czterech, od tego dnia graliśmy tylko w brydża, roberek za roberkiem. Przyjechali koledzy z wakacji, opowiadali o górach, opowiadali o morzu, nas to nic nie interesowało. Wypchajcie się z górami, my gramy w brydża. Oczywiście oni nas prosili, nauczcie nas grać w brydża. Nie, my was nie nauczymy grać w brydża, to tylko nas czterech gra w brydża. Graliśmy w tego brydża jeszcze we wrześniu, graliśmy w brydża w październiku, w listopadzie, potem nam się znudziło, przestaliśmy grać. I on mówi, proszę księdza, minęło parę lat, jestem z rodzicami na wczasach, mówią, szukamy czwartego do brydża. No to ja podnoszę rękę, idę, rozdają karty, coś mówimy, a oni mówią, w co ty grasz? Ja mówię, w brydża. Nie, no ale tak poważnie, w co ty grasz? W brydża, ale stary, to przecież nie jest brydż. On mówi, proszę księdza, ten starszy chłopak nauczył nas w coś grać. I powiedział, że to jest brydż. Ja sobie dałem przez lata lękę obciąć, że umiem grać w brydża. Jak usiadłem przy brydżystach, to oni pękali ze śmiechu, jak ja się zdemaskowałem. Proszę Państwa, ja, jak usiadłem przy brydżystach, to się zorientowałem, że ja nie jestem brydżysta. Ja nieraz sobie myślę tak, gdyby tak przyszedł do nas z nieba święty Franciszek i zamieszkał z Tobą i z Twoimi rodzicami, swoją żoną. Tak mieszkał tydzień, patrzył, co robicie, co oglądacie, jak mówicie i powiedział po tygodniu mieszkania z Wami. Przepraszam, jakiego Wy wyznania jesteście? No, rzymscy katolicy. A nie, tak bez żartów, to co to za wyznanie? Nie no, rzymscy katolicy. Rzymscy katolicy. A wczoraj ta rozmowa na temat sąsiada, to też była rozmowa rzymskich katolików. A ten film wczoraj na HBO, to też był film rzymskich katolików? No nie. Nigdy nie widziałem Was, jak się modlicie ani razu. Nie, powiecie, co to za wyznanie jest? Naprawdę, będzie ciekawe wyznanie, tak, jakieś oryginalne dosyć. Mi się wydaje, że ja znam Chrystusa, a Jezus teraz mówi, stary, to nie to. To nie to. Co jest w nim fascynującego? Pozwólcie, że odwołam się do paru przykładów, do paru fragmentów Ewangelii. Jezus i cudzołożna kobieta, pamiętacie? Jezus leży, bo oni przy stołach nie siedzieli. Oni leżeli przy stołach, tutaj podparty na łokciu, nogi ma tak do tyłu, stopy. Podchodzi kobieta, zaczyna obmywać olejkiem, całuje i po nogach Jezusa, ociera włosami. My, proszę Państwa, ten fragment słyszeliśmy wiele razy, ale proszę mi wierzyć, że wszyscy bylibyśmy zgorszeni. Ja pamiętam kiedyś na jednych rekolekcjach też, a akademickie chyba były gdzieś w Polsce, też było tak sporo ludzi i też ludzie siedzieli tak w prezbiterium i przyszła jakaś dziewczyna. No rzeczywiście ona za bardzo tego bractwa nie pasowała, obcas takich 15 centymetrów, mini takie wielkie i zaczęła tutaj za ołtarzem, za księdzem chodzić, szukając miejsca. Rzeczywiście wyglądało to, niezbyt pasowała ona w tym stroju do tego ołtarza, ale proszę Państwa, niektóre starsze panie z pierwszych rzędów chciały ją zabić wzrokiem. Tylko mi ten piorun nie wyleciał z tego oka. Jak ona śmie, no w takiej sukieneczce przy księdzu się kręci. A tamta prostytutka Jezusa po nogach całowała. Jezus się rozradował. Jezus ją pokazał jako wzór. Co chcę zilustrować tym, Jezus był wolny. Kochani, jak mnie fascynuje wolność Jezusa. Zwróćcie uwagę, my jesteśmy przewrażliwieni na punkcie wolności. Proszę nie odbierać wolności. Ludzie krzyczą, Kościół odbiera wolność. Rodzice nie odbierają wolność. Dlaczego ty mnie chcesz zniewolić? Proszę Państwa, a zwróćcie uwagę, jak my w dużym stopniu jesteśmy zniewoleni. My mamy te same ścieżki. My mamy trzech, czterech przyjaciół, z nimi nam się fajnie gada, chodzimy do tych znajomych, do tamtych nigdy nie pójdziemy, temu mówimy dzień dobry, do tamtego się nie odezwiemy, nigdy. Mamy świat poszeregowany. A Jezus był wolny. Jezus tak chodził, tak o w te drzwi zajrzał, o tu zajrzał, do tego się odezwał, temu rękę, byś powiedział, Jezu, w życiu tam nie pójdę. Ja, katolik, pobożny, żem tam szedł, a Jezus szedł. Moja znajoma siostra zakonna kiedyś zaczęła pracować w szpitalu jako pielęgniarka. Bardzo szybko się zaprzyjaźniła ze świeckimi pielęgniarkami, mówiły sobie oczywiście po imieniu i one do niej mówiły, słuchaj Elka, do tej siostry zakonnej, jaka ty jesteś biedna, nie możesz iść na dancing, nie możesz z nami pójść do restauracji, nie możesz z nami pójść na piwo. Tyle drzwi przed tobą zamkniętych przez ten klasztor. I to był 85 rok i przywieźli po raz pierwszy do szpitala, wtedy jeszcze to nie było tak popularne, chorego na AIDS. Kiedy personel medyczny usłyszał, że ten człowiek jest chory na AIDS, to nie było chętnego, żeby mu zanieść obiad i piżamy. Zadzwonili do szpitala zakaźnego, żeby go szybko zabrali. Siostra zakonna wzięła piżamę, wzięła ręcznik, poszła do tego chorego na AIDS, wróciła i powiedziała pielęgniarkom, jakie wy jesteście biedne, tyle drzwi przed wami zamkniętych. Co to za sztuka wejść do restauracji, ale wejść do chorego? My jesteśmy wolni, a potrafiłabyś powiedzieć mamie, że ją kochasz? Przysiędza, to ja już posprzątam mieszkanie, ale proszę mi tego nie gadać mówić.
Potrafiłabyś, ojcu, że chciałbyś, żeby z tobą pogadał raz tak o życiu? Nie potrafię. A potrafiłbyś pójść do nauczyciela i powiedzieć: panie nauczycielu, ja ściągałem w zeszłym semestrze cały semestr ściągałem. Nie, tego w życiu nie powiem. Widzicie, my jesteśmy zniewoleni. My mamy schematy. Tego nie lubię, tą partię lubię. Jakiś polityk mówił, a dobrze mówił, a z której partii? Z tej, a to źle. Jak z tej, to źle. A z tej mówił, a to na pewno dobrze mówił. My mamy schematy, schematy są wygodne. Kochani, mieliśmy tutaj w Warszawie, bo już nie żyje parę lat, księdza Bozowskiego. Tutaj niedaleko, na 50. latach, szedł ulicą w Wielkim Tygodniu i na skrzyżowaniu Królewskiej i Krakowskiego Przedmieścia milicjant stał i kierował ruchem. Jeszcze tam świateł nie było. No kochani, w 50. latach ksiądz a milicjant to były dwa światy. To było... I Bozowski, ksiądz Bozowski zobaczył tego milicjanta, który kierował ruchem i tak na skos skrzyżowania do niego idzie. Milicjant mówi: obywatelu, proszę opuścić skrzyżowanie. Obywatel kieruje, tamuje ruch, a Bozowski podchodzi, mówi do tego milicjanta: ty. On wszystkim mówił per ty. Mówi: ty, byłeś już u spowiedzi? Jemu o mało ta pałka nie wypadła. A Bozowski mówi: bo ja tu będę spowiadał u wizytek w czwartek o 17. Ty masz te dyżury, przyjdź, ja cię wyspowiadam bez kolejki. Wiecie, że on przyszedł? Bo on tego nie zrobił dla żartu, że tak dla żartu pójdę i tak milicjantowi powiem. Nie, on naprawdę popatrzył na tego chłopaka, który tu ze wsi gdzieś przyjechał, prawda, wsadzili go na to skrzyżowanie, kierował ruchem. Bozowski jak zaraz kiedyś wszedł do siebie na pierwsze piętro, zastał złodzieja, który myszkował mu po biurku, wszedł porynnie na pierwsze piętro, Bozowski mówi: kurczę, ale nie masz farta, no bo u mnie nie ma co ukraść. Ale siadaj, stary, herbatę wypijemy. Mam jeszcze takie kalesony dobrze zaterowane, chcesz? Proszę Państwa, czy śmiejecie? To jest duch Jezusa. Jezus szedł do pogan. Kochani, coś się z nami stało. Modlimy się za papieża, modlimy się za Jana Pawła. Zresztą prosto do nieba poszedł. Ale za nasze kochane prostytutki, za naszego umiłowanego Urbana, to się mało w kościele modlimy, nie? Modlimy się o narzeczonych, a za dealerów narkotyków, za tych, którzy... Nie lubimy niektórych ludzi, no nie lubimy. I różne inne słowa. Jezus był wolny i za co go ukrzyżowali? Apostołowie mówili: gdzie ty idziesz, Panie Jezu, do Samarii idziesz? No przepraszam, jakby kiedyś jeden z księży zaparkował samochód, pojechał samochodem na kolędę, to było daleko, postawił samochód i zaczął chodzić sobie od domu do domu, przybiega sąsiadka: proboszczu, zabieraj samochód stamtąd. A to zakaz parkowania? Nie, tam jest największa melina pijacka w mieście. Pomyślą, że po pół litra przyjechałeś, no. A gdzie by Jezus zaczął kolędę? Od agencji towarzyskich by zaczął. Gdzie by apostołów szukał? Może by poszedł do mafii, za to go ukrzyżowali. On był wolny, chodził i do pobożnych. Oczywiście Maria była bardzo pobożna. Ją wybrał za matkę. Ksiądz Federowicz, mój taki mistrz duchowy, w Izabelinie proboszcz. Kiedyś była wizytacja biskupa i już po mszy świętej ksiądz biskup przyszedł na obiad, księża z dekanatu, i ksiądz Federowicz mówi: ekscelencję, bardzo przepraszam, niektórzy księża mają mszę, nie mogli przyjechać, także przy obiedzie nie będziemy wszyscy, będą trochę wolnych miejsc. A biskup zażartował, biskup Modzelewski, o ile dobrze pamiętam, zażartował: to ksiądz nie wie, co się robi, to się wychodzi na opłotki i się zaprasza różnych ludzi. A Federowicz mówi: o Jezu, zapomniałem. Jak przyprowadził swoich parafian, to się biskup i księża przez cały obiad za portfele trzymali. A oni przyszli jeszcze, mówią: księże biskupie, podoba się u nas parafii? Podpite to jakieś ciemne typy. I myślisz, ale to jest na tym Ewangelia Chrystusowa polega. Na tym Chrystusowa Ewangelia polega. I Jezus był wolny. Dla niego nie było, że nie wypada tam iść. Nie wypada temu człowiekowi ręki podać. Nie wypada tego, a my ciągle: ojej, nie wypada, ojej, zaśpiewać nie wypada, powiedzieć coś nie wypada, zapytać: oj, to nie wypada. Cały czas mamy nad głową, co o mnie pomyślą i jak ja wypadnę. Jezus był wolny. Panie Jezu, daj nam taką wolność, żebym się odezwał, żebym jako ksiądz się nie bał wam pewnych rzeczy mówić. Demon też przychodzi, nie wypada, tego nie mów, jak wypadniesz, co ludzie pomyślą. Z miłością, tylko z miłością. Można do wszystkich, i z prostytutką można rozmawiać, i z dealerem narkotyków. Tylko z miłością. A jeśli się boimy, że ktoś nas wciągnie w nasz świat, bo to trzeba być roztropnym, to idźmy w kilka osób. To idźmy w kilka osób. Grzegorz Wielki powiedział: Chrystus nie powiedział, jam jest przyzwyczajenie. Chrystus powiedział: jam jest prawda. Przyzwyczajenie, jakie by było dawne i zrośnięte z nami, musi ustąpić przed prawdą.
Trzeba zerwać z nawykiem, choćbyśmy 30 lat coś robili. Jeśli dojdziemy do wniosku, że to jest złe, trzeba się z tym rozstać. Chrystus nie jest przyzwyczajeniem. Może jeszcze jeden, weźmy fragment z Ewangelii, Kana Galilejska. To jest taki mój ulubiony fragment Ewangelii. Jezus jest w nim tak piękny, że wrażliwy, że się wzruszył, że im tego wina zabrakło. Ale wiecie, my często w Kościele mówimy, i ja sam wam mówię, że Jezus nas umiłował aż po krzyż. Ale przyznajmy, że są to słowa tak wielkie, że nieraz nam lecą ponad głowę. Umiłował po krzyż, umiłował do końca, umarł za krzyżu. Co to znaczy umarł na krzyżu? No widzimy to, czytaliśmy, nawet w pasji Gibson nam to realistycznie pokazał. Ale często te słowa do nas nie trafiają. I Jezus wiedział o tym. Prawdziwa miłość to są rzeczy wielkie, ale prawdziwa miłość to są drobiazgi. I kocham Pana Jezusa za to, że nie dość, że w tej Kanie Galilejskiej przemienił tą wodę w wino i okazał taką miłość do konkretnych ludzi. Bo Charles Peggy kiedyś napisał, są ludzie, którzy myślą, że kochają Boga, ponieważ nikogo nie kochają. Kieruję te słowa do was wszystkich, którzy się często modlicie, należycie do grup religijnych, czytacie dużo książek religijnych, jesteście bardzo religijni. Jeszcze raz, uwaga. Są ludzie, którzy myślą, że kochają Boga, ponieważ nikogo nie kochają. To jest właśnie faryzeusz. To jest dewocja. Kochać Boga bez miłości człowieka. Weź kartkę papieru i ołówek i napisz imiona i nazwiska ludzi, których kochasz. Potem skreśl mamę, tatę, żonę, męża, bo poganie też tak kochają. Skreśl swoją dziewczynę i swojego chłopaka. I zobacz, ile ci nazwisk zostało. Kogo ty kochasz konkretnie? Bo my mówimy, cały świat kocham. Ludzkość kocham. Gatunek ludzki kocham. A co ten mój ojciec teraz robi, to mnie naprawdę nic nie obchodzi. A co ten mój kolega robi, którego wczoraj widziałem jakiś taki zbity był na jakiejś imprezie, to co mnie to obchodzi? Jezus kochał konkretnie tych nowożeńców i dał im taki cud właśnie tego konkretu, tego wina. Ale jeszcze tu kocham Pana Jezusa za jedną rzecz. Za to, że zrobił, wybacz mi Jezu, taki ładny cyrk. Przecież mogło się to wino znaleźć w kuchni. Mogli sobie nagle przypomnieć, że w szafie jest wina. To nie. Zawołał sługi, kazał czerpać ze studni i proszę Państwa, tylko żałuję, że kamer wtedy nie było i że nie sfilmowali twarzy tych sług. Skąd wziąłeś to wino? Ze studni. Nie wygłupia się. No sam ciągnąłem. Przecież zobacz, wino. Proszę Państwa, ja się domyślam, co się potem działo przez następne dni. Wszyscy alkoholicy do tej studni walili. Ciągnij! Nie z tej strony. Może to trzeba w nocy. Może to trzeba jakoś innym kubkiem. No mówili, że ciągną. Nie ciągną. A Jezus się śmiał i uśmiechał. Poczucie humoru Pana Boga. Panie Jezu, to naprawdę można tak ze studni wino wyciągnąć? A co myślić? My mówimy, Pan Jezus nie pomoże, Pan Jezus nie da rady. Wina się ze studni wyciągnie. I zrobił to specjalnie. I stały się przyglądał. A oni latali jeden do drugiego. Skąd to wino? Ze studni. Nie wygłupiaj się. Dzbanki patrzyli. Podwójne dno, jakaś sztuczka. Może jakieś proszku dosypał. Poczucie humoru Pana Boga jest piękne. Objawia się ludziom bardzo głęboko i prosto go kochającym. Opowiadały mi kiedyś siostry bezhabitowe, które miały dom w Zakopanem w czasie okupacji, dom dziecka i zabrakło jedzenia dla dzieci. No tragedia, bo dzieci 30 czy 40, nic do jedzenia, po prostu nic. I siostra przełożona tam chodzi, stuka po góralach, żeby coś dali do jedzenia, no to tam dał ktoś kromkę chleba, no co kromkę chleba, to 30 dzieciaków głodnych. I kiedy w klasztorze jest naprawdę panika, co tym dzieciom dać jeść, przychodzi taka staruszka do przełożonej i mówi, proszę siostry przełożonej, mamy figurkę Pana Jezusa, Pana Świętego Józefa w Ogrójcu, to jakbyśmy świętemu Józefowi kartofelek położyli, to może by Święty Józef dał jeść dla dzieci. Siostra mi teraz nie zawraca głowy z kartofelkami. Siostra sobie idzie, położy kartofelek gdzie chce, tylko proszę mi dać święty spokój. I proszę Państwa, za dwa dni puka jakiś Niemiec do bramy do sióstr, prosty żołnierz, furmankę ma ze sobą i mówi, proszę siostry, jestem takim dostawcą do sanatorium dla niemieckich oficerów i wyrzucili zgniłe kartofle, kazali mi wywieźć na śmietnik, a tam jest połowa kartofli dobrych. Chcecie te dobre kartofle? Panie, z nieba nam Pan spada. Wszystkie siostry przyszły, szybko przebrały kartofle zgniłe od dobrych. Dzieciaki się najadły tych kartofli. Ale przełożoną coś tknęło, mówi. Zaraz. Siostra pozwoli tu na chwilę. Czy siostra położyła jakiś kartofelek Józefowi? Położyła. To niech siostra przyniesie mi ten kartofelek. Ona przynosi. Kochani, kartofel jest do połowy zgniły, do połowy dobry. A dlaczego siostra położyła taki do połowy zgniły, do połowy dobry? Bo dobrego mi było szkoda.
Dostały furmankę, połowę zgniłą, połowę dobrą. Drogie panie, nie radzę kłaść kartofelka Józefowi w prośbie o narzeczonego, bo może się łysy trafić. Ale Pan Bóg ma naprawdę poczucie humoru. Niesamowite. Wróbla w przyśle, jak jesteśmy smutni, jakieś spotkanie. No, na szczęście jeszcze są dzieci w kościele, bo my jesteśmy tak poważni na mszy świętej. Jeszcze te dzieci na kazaniach, prawda, jak to pytał Boże Narodzenie ksiądz dzieci na kazaniu, dlaczego ten święty Józef chodził z Matką Bożą i nikt ich nie chciał przyjąć. Stukali od drzwi do drzwi, wszystkie drzwi były zamknięte. Taki chłopak mówi, proszę księdza, wszystko było źle zorganizowane. No przecież najpierw mieszkanie, a potem dziecko. Czy proszę państwa, Pan Jezus księży stawia nas w arcy trudnej sytuacji, jak w ostatnią środę popielcową ksiądz chciał powiedzieć o smutku, że jest smutek, ale jest i radość, chciał powiedzieć o weselu. I pyta, drogie dzieci, kto z was był ostatnio na weselu? No dzieci podnoszą rękę. No byłaś na weselu. A jak twoja mama była ubrana na weselu? Mama miała białą suknię i biały welon. No i wybrnij teraz, bracie, z takiej sytuacji. Ale proszę państwa, Jezus ma poczucie humoru. To nie jest jakiś cyborg, super gigant komputer, który bada wszystkie nasze ruchy. On jest radosny. Jak przyprowadzili mu dzieci, to nie to, że tam je pogłaskał. Jest napisane, że się odbrało je w objęcia. Kochani, jak się bierze dzieci w objęcia, to co dzieci robią? Ciągną za brodę, wsadzają palec w ucho. I tak Jezusa dzieci badały. Jak apostołowie chcieli Jezusowi zabrać dzieci, to on skrzyczał, zostawcie mi te dzieci, stare konie, mam z wami ciągle gadać, chodźcie tu dzieci. I tulił je mocno do siebie. Taki był Jezus, tulił dzieci. Powtarzam, my się nawet nieraz w kościele boimy tego Jezusa namalować, jak on tuli dzieci. W ogóle się boimy namalować Jezusa uśmiechniętego. Na wszelki wypadek niech on będzie poważny. Rozradował się, jest napisane. Oczywiście nie ma takiej sceny, że Jezus się śmiał do rozpuku, ale no jak był z apostołami przy ognisku, siedzieli północy, to na pewno się śmiał. I może jeszcze jeden fragment. Przyprowadzona jawnogrzesznica. Pamiętacie, przyprowadzili ją do Jezusa, prosto pochwyciliśmy ją na cudzołóstwie. Mojżesz nam kazał takie kamienować, a ty co? A Jezus mówi, jak to jest bez grzechu, niech w nią rzuci kamieniem. I oni jeden po drugim odchodzą. A ta kobieta też była niesamowita. Wiecie, no wyciągnęli ją z łóżka, delikatnie mówiąc, i pewnie była jeszcze w stanie niezbyt eleganckim. Pewnie byle co na siebie narzuciła jakąś szmatę, siedzi. Jeśli była to prostytutka, umalowana, rozgrzebana, rozczochrana. I jak oni odeszli, to co by się tutaj jej nasuwało? Zwiać. Już nie ma ludzi, co ją trzymają, a ona siedzi. Widzicie, coś niesamowitego. My mamy ochotę zaraz uciekać, jak niekorzystnie wyglądamy. Przychodzimy do spowiedzi, proszę księdza, mam takie problemy egzystencjalne, metafizyczne. Brachu, dawaj grzechy. No grzechy to tak zacznijmy od dzieciństwa, od traumatycznych moich przeżyć. A ona jest rozgrzebana cała, fatalnie wygląda. Jest grzesznicą, ma grzech ciężki cudzołóstwa i ona nie ucieka. Ona siedzi u stóp Jezusa, przerażona, drży cała. Co ten Jezus zrobi zaraz? Mógł ją zabić. Kochani, to był Bóg w Trójcy Świętej, jedyny, to był Jahwe, to był odwieczny Bóg. Ona złamała prawo odwiecznego Boga. I ona siedzi i czeka, i drży. I to Jezusa wzruszyło. Jezus do niej mówi, czy nikt cię nie potępił? Chciałbym powiedzieć, Panie Jezu, co ty pytasz? No przecież widzisz, że jej nikt nie potępił. Ale wiecie, ja to mam wrażenie, że nieraz Jezus ją tak zapytał wtedy, jak my nieraz pytamy kogoś, ładna pogoda dzisiaj. Jak widzimy, że ktoś jest przestraszony, tak chcemy go z głosem swoim oswoić. Ładna pogoda dzisiaj. No chyba kiedy ta wiosna przyjdzie, tak? Tak żeby coś powiedzieć, żeby kogoś ośmielić. Jezus mówi, nikt cię nie potępił. Ona mówi, nie, idź, już nie grzesz. Koniec rozmowy. Ja zawsze widzę Jezusa w tym fragmencie jak z chusteczką. Pamiętacie, zdarzyło się wam nieraz. Byliście gdzieś w lesie, na rowerach i ktoś mówi, ty coś mi wpadło do oka. Gdzie? No tutaj. I braliśmy chusteczkę i tak, czekaj momencik, jeszcze, już. Rożkiem chusteczki wyjmować komuś z oka patro. Tak Jezus wyjmuje grzech. Tak Jezus, nikt cię nie potępił? Nie, to idź i nie grzesz. Ale ona mu te grzechy pokazała. Natomiast Jezus musi potrząsnąć, jak ktoś nie pokazuje grzechów, tylko jest w zamkniętym sercu. Pokaż Jezusowi grzechy. Wiecie, to się nam nieraz księżom zdarza. Ktoś przychodzi, klęka, księże, znowu, to samo, to samo.
Ja rozgrzeszam ci, idź brachu, trzymaj się, jakby coś to wracaj. Koniec, spowiedź 15 sekund, o czym tu gadać? On zryty bólem. Jezus tak odpuszcza grzechy. Nie było tam przy tej jawnogrzesznicy, no i co my teraz z tobą zrobimy, no, co? A jakie ty dajesz gwarancje, że to się nie powtórzy, no, co? No co, widzisz, ha, znowu, no. Nie mówił Jezus kazania 25-minutowego na temat szkodliwości cudzołóstwa na rozwój duchowy. Nikt cię nie potępił, nie, idź i nie grzesz. Boże, jaka delikatność, ale powtarzam, kochani, my księża też nieraz wstrząsniemy kimś. Ale kiedy ktoś przychodzi i płacze, księże, zgrzeszyłem, wie ksiądz, ta sprawa, błagam, odpuścić, to nie ma o czym gadać. Tam nauk żadnych nie potrzeba. Rękę się kładzie na ramieniu, rozgrzeszam cię, idź Panem Bogiem. Taki, kochani, jest nasz Jezus. Chusteczką nam jak z oczu grzechy wyjmuje. To jest naprawdę coś niesamowitego. Ja urywam to kazanie, nie silę się to na jakieś zakończenie. Błagam, kończcie je sami. Czytajcie Biblię, jaki on jest fantastyczny. Naprawdę o wiele ciekawszy od analiz naszych grzechów. By smakować Jego, adorować Jego, kontemplować Jego. Niesamowity, wolny, dynamiczny. To płakał, to śmiał się, to krzyczał, to szeptał, to robił te numery, że po wodzie chodził. No prześliczny jest ten nasz Pan Jezus. Naprawdę to można by gadać godzinami, a my właśnie mamy ten kłopot, że my wychodzimy z filmu, to rozmawiamy o filmie. Wychodzimy z meczu, rozmawiamy o meczu. Wychodzimy z kościoła, rozmawiamy o czymś tam innym, ale o Jezusie nie. Pytałem nieraz ludzi, słyszeliście, że ktoś wychodził z kościoła, słuchaj, fantastycznie, jak Jezus dzisiaj dał pokój na tej mszy świętej. Nie rozmawiamy, ksiądz ma katar, nowe nagłośnienie, widziałeś, Gośka była w nowej kurtce. Pytałem, czy słyszeliście, żeby ktoś rozmawiał o Jezusie, słowo Jezus, żeby w ogóle padło. Jeden chłopak mówi, ja słyszałem, jak się jedna pani poślizgnęła na schodach, to powiedziała o Jezu. Prawda? Ale to nie o to chodzi. Naprawdę, zafascynujmy się Jezusem. To jest, on jest piękny w tej białej szacie i rzeczywiście wtedy powie, Panie, że chcę z Tobą być. Z Tobą chcę zostać na dzień i na noc i na 24 godziny na dobę i na zawsze. Ty mnie nie opuszczaj. To będzie niebo, że my Go będziemy przez wieczność poznawać. Dlatego jest, kochani, napisane, ostatnia myśl, że w dzisiejszej Ewangelii, że Jezus wziął Piotra, Jana, Jakuba i wyszedł na górę wysoko i się tam przemienił. Wysoko na górze. Trzeba wziąć Pismo Święte i wejść wysoko. Nieraz rzeczywiście jakiś komentarz do Pisma Świętego, nieraz posiedzieć, nieraz zagryźć. O co tu chodzi w tym tekście? Podkreślić, wejść w internet. Jaka ta perykopa? Czy jest coś, może na ten temat mówi? Ojciec Lankamer, czy ktoś w Benedyktyni mają stronę biblijną? I nagle jest. Niesamowity tekst. To jest piękne, kontemplować Go. I potem będziemy przechodzić przez ciemną dolinę i będziemy Go mieli przed oczami. Teresa z Dijon, błogosławiona, jak miała iść do klasztoru za kratę, to matka ją po całej Europie zaczęła wozić. Sukienki jej kupować, kosmetyki jej kupować, żeby tylko córce klasztor wybić z głowy. A ona tańczyła z pięknymi oficerami w Paryżu na balu. Uśmiechała się, oficer myślał, że ona się do niego uśmiechała, ona potem w pamiętnikach pisała, tańczyłam z pięknym oficerem, a cały czas widziałam Jezusa przed sobą. Cały czas widziałam Jezusa i matka nie zatrzymała i poszła do klasztoru, umarła bardzo młodo, Teresa z Dijon. Widzieć Jezusa, kiedy się ze mnie śmieją, kiedy mi nie wychodzi, kiedy jestem sam, widzieć cały czas Jezusa, to jest sens naszej siły i mocy duchowej. Amen. Powstańmy.